I szczęśliwie.
Jest taki stary mitrz żydowski, który mówi, że kiedy Bóg pisał na tych głównych tablicach, to używał palca. I moc Boga była tak wielka, że tam występował. Do tego stopnia, że te litery prześwietliły się na drugą stronę. Były dziurami, więc można było czytać te tablice z dekalogiem z obu stron. Co to oznacza? Że kiedy Pan Bóg dał swoje słowo, dał przymierze, to prawo przymierze obowiązuje w obie strony. My znamy tylko jedną z nich. Często zwracamy tylko na tą jedną stronę uwagę, do której jesteśmy zobowiązani. Ale warto mieć świadomość, że Pan Bóg także zobowiązał się do przestrzegania przykazań. Jednocześnie zawierając przymierze z Mojżeszem, mówi do każdego z nas, że nie będę miał żadnego innego stworzenia oprócz Ciebie. Nie będę wzywał żadnego imienia na prawo. Nigdy Cię nie zabiję, nigdy Cię nie zdradzę, nigdy Cię nie zlekceważę, nigdy Cię nie oszukam, nie będę szukał pomsty, nie będę żywił urazów, będę pamiętał o wszystkich Twoich modlitwach, będę czcił Cię jak własne dziecko, bo ja jestem tam i pozostanę wierny. Cała historia zbawienia od pierwszej strony Pisma Świętego, a już stał się przedostatni w Apokalipsie, to tak naprawdę o tym mówi, że nasz Bóg jest wierny. Za kilka minut wypowiecie sobie słowo przysięgi małżeńskiej i tak naprawdę Chrystus przez was zobowiązuje się do tego samego, że będzie wam służył i że nigdy was nie zdradzi. I że zawsze możecie liczyć na Jego pomoc. Bo w tym przymierzu pomiędzy Bogiem a człowiekiem Pan Bóg zawsze jest wierny. Jak wspomniałem na początku, wy sporo czekaliście na ten moment. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w tym miejscu. Ale właśnie skoro my tutaj jesteśmy, to jest najlepszy dowód, że Pan Bóg nas pochwyci. Bo my nie moglibyśmy Panu Boga szukać tylko na znajdzie. Że Pan was pochwycił i ma was swojej opiece. Za kilka minut dokona się w waszym życiu to, o co powtarza cała historia zbawienia, czyli Pan Bóg zawsze przemawia z wami. Jezus Chrystus waszymi ustami wyzna miłość i obieca wam wierność. I po to właśnie zawieramy sakramentalny związek małżeński, że jednocześnie człowiek wyraża tym samym, że ja już nie chcę Panie budować na sobie, ale chcę budować na Tobie. Że już mamy chyba takie doświadczenie, wszyscy, kiedy jesteśmy w tym kościele, no, że ludzie zawodzą, wystarczy spojrzeć na samego siebie. Ale Ty, Panie Jezu, nie zawodzisz. Święta siostra Faustyna, ona w ten sposób mówiła, że tyle razy zawiodłam się na sobie, więc mam odwagę budować i ufam sobie tylko Jezusowi. Jestem zakonnikiem, więc bliskimi są wszystkie takie obrazy zakonne. Niektórzy mówią, że w miłości są takie trzy okresy. Jest okres, taki pierwszy etap franciszkański, który polega na ptaszki śpiewają, prawda, zwierzątka skacze. Nacieszenie się sobą. Jest okres potem dominikański, polega na mówieniu, na gadaniu. No jest etap też trzeci, etap kartuski. Kartusi to jest kontemplacyjny zakon w kościele i ten etap polega na milczeniu. Myślę, że te wszystkie okresy one się przeglądają. Nieustannie się przeglądają. Szczytem miłości to oczywiście kontemplacja. To jest taki rodzaj miłości, który znamy, do którego żaden sobie potrzebuje. Ludzie, którzy są blisko ze sobą, potrafią przebywać w ciszy i w ciszy. Tylko, że tego, co się wcześniej zadziało, nie da się przeskoczyć. I ten pierwszy moment, kiedy dwie osoby się spotykają i dokonuje się coś takiego, co nazywamy zakochanie, to jest taki moment, kiedy człowiek się jeszcze idealizuje. I to jest zakochanie, ale to jeszcze nie jest miłość.
Ale dopiero wtedy, kiedy w drugiej osobie rozpoznajemy jej słabości, szczególnie kiedy rozpoznamy ogromną ilość tej słabości i decydujemy się na to, żeby właśnie tą osobę w tej słabościach pokochać, to w tym miejscu rozpoczyna się miłość. Bo miłość to jest decyzja. Miłość to nie jest fascynacja tą osobą. Miłość to nawet nie jest zauważenie piękne drugiej osoby. To są oczywiście cenne rzeczy, ale to może być tylko zakochanie. Bo miłość właśnie zaczyna się wtedy, kiedy ja oprócz tych wszystkich fascynujących i cudownych rzeczy, to nagle patrzymy na kogoś i mówimy, tu słabość, tam nędza, tu połamanie, tu jakiś egoizm, tu też coś nie gra. I w ogóle jak z tym żyć? I właśnie kiedy podejmujemy decyzję, że właśnie z tymi jego i jej słabościami ja chcę iść razem przez życie i w tych słabościach ja będę chciał tej osobie pomóc, to dopiero tutaj zaczyna się mówić. Już nie buduję na tym, co idealne, ale na tym, co realne. I mówię właśnie z taką osobą, tą chropowatości, niedoskonałości, ja chcę wejść razem do niego. To jest właśnie miłość. Do takiej miłości jesteście zaproszeni, kiedy jedna i druga osoba jest bardziej sobą, a nie mniej. W małżeństwie już myślę, że macie pewne doświadczenie, to wiecie, że nie chodzi o rację, ale o szukanie miłości. Ksiądz Tischner może mówić, może i masz rację, ale jak jest tego dobro? Można mieć czasami rację, ale tak sięgać na rację innych, że się człowiek nie pozbiera. Od momentu ślubu już wszystko niesiecie razem. To już nie jest moja rzecz. To jest już nasza wspólna rzecz. My w średniowieczu mieliśmy dwóch dominikańskich świętych, którzy się ze sobą przyjaźnili. To był błogosławiony Jordan i błogosławiona Diana, która była mniszą dominikańską. I któregoś dnia Jordan otrzymał od swojej przyjaciółki Diany list, w którym ona mu mówiła, że złamała nogę i o tym przejmującym jego nogę pisała taki kastron. I bardzo cierpi z tego powodu. A Jordan, jako taki klasyczny facet, który ma problemy z wyrażaniem uczuć, odpisał jednym zdaniem: Diana, boli mnie twoja noga. I w miłości człowiek właśnie nie boi się powierzyć drugiej osobie swoich słabości, bo wie, że nie zostanie odrzucony. W życiu każde doświadczenie, nawet najtrudniejsze, można przejść, byle było z kim. I wy nie jesteście sami, bo z tej pory już nie budujecie na sobie, ale budujecie na Chrystusie, który jest wierny i którego zapraszacie do swojego życia. Za chwilę zwiążę wasze ręce z tułą. To nie po to, żebyście tym uciekli od tego ołtarza, tak jest jednak teologiczny tego znaku. Ale stuła to jest znak tego, że jedna osoba wspiera drugą, gdyby komuś się zadała. I stuła również symbolizuje to, że wy jesteście odwlekiem do tego Boga. I od tej pory już was nigdy nie zostawi i nigdy was nie opuści, nie zjechnie. Im bardziej będziecie przy nim, to tym mocniej on będzie dla przy was. Marcinie i Agnieszko, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postawy? Najpierw zadam kilka pytań trudnych. Agnieszko i Marcinie, czy jesteście dobrowolni i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć, po katolicku wychować wasze dzieci? Teraz pomodlimy się do Ducha Świętego, aby uświęcić ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość
znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Więc pomodlimy się o Duchu Świętym. Dzielnie tutaj są z nami.
Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, Ty wiesz, że bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Z pokorą Cię prosimy, abyś wysłuchał nasze prośby, miał w opiece Agnieszkę i Marcina i nie pozwól, abyśmy się odłączyli od Ciebie, bo Ty żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Panie nasz Boże, przyjmij tę ofiarę, którą Ci składamy na potwierdzenie świętego obrzędu małżeństwa i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby zesłał swoje błogosławieństwo na tych małżonków złączonych świętym węzłem w Chrystusie i zjednoczonych w prawdziwej miłości przez sakrament ciała i krwi Chrystusa. Prosimy Cię Boże o oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowują czystość obyczajów w wzajemnym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii i głoszą wszystkim Chrystusem. Niech będą dobrymi rodzicami dla swoich dzieci, niech się ratują swoimi dziećmi, niech doczekają się do nich. Spraw także, aby w sumie swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Oh.
jeszcze raz odwagi. Bardzo dzielnie byliście. Dobrze. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dzięki też, Artur. Dziękuję bardzo. Super. Dziękujemy Wam bardzo, że zaszczyciliście nas swoją obecnością w naszym szczególnym dniu. Cieszymy się, że jesteśmy, że jesteście. Że my jesteśmy, też się cieszymy, to bardzo. No cóż, nie będziemy długiej przemowy. Ksiądz trochę powiedział. Najważniejsze za nami. Radio wyłączyć. A teraz proszę, radujcie się z nami. Brawo! 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 Every rep to see me
love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. So listen to my heart. To mine, let me fill you with my dream. I can make you feel alright. And baby, through the years, gonna love you more each day. So I promise you tonight that you will always be the lady in my life. Let's make this a night we won't forget. Girl, I need your sweet caress. Oh, I reach out to a fantasy. Two hearts in the beat of ecstasy. Come to me, girl. And I will keep you warm through the shadows. Stay.